O, tutaj na piętrze nad nową drewutnią jest właśnie tak fajnie. Spora pusta przestrzeń. O, trzeba poprawić materac. Zapomniałem wczoraj go do pionu dać. Zawsze dbam o to, bo tutaj koty mają dostęp. Nie chcę, żeby one się wylegiwały na materacu dla ludzi. A więc jest fajnie, przestronnie, powietrze, przestrzeń, światło, a jednocześnie to białe daje takie odczucie częściowego zamknięcia osłony tej przestrzeni. Więc można tu sobie przyjść, posiedzieć, poleżeć na materacu. A tudzież zawinąć się w koc i może pospać. Takie to fajne miejsce. No, tam z tyłu te drzewa, olszyny puszczają liście, gałęzie. W drewutni czeka na pocięcie ta duża sterta takiego średniego drewna na opał. No, całkiem konkretna ilość. A od tej strony ostatnio rąbane drewno w trakcie, jak wychodziłem z tej infekcji. Tutaj zaczynam układać kolejny odcinek ściany z tych szczap na opał z zakrętem tam i kawałek tej ścianki do góry chcę pociągnąć, poukładać tak jak o tutaj. No i powstaną takie dwie przestrzenie. Tutaj w tej pierwszej, takiej dość sporej, gromadzę takie krótsze odcinki gałęzi i odcinków tych porąbanych szczap, takie krótsze. To wszystko się suszy na opał do wykorzystania. Tu będzie takie mniejsze coś na drewno innego rodzaju, a tu dalej na gałęzie takie cieniutkie na rozpałkę. Tu jest kawałek takiej sterty, to trzeba przenieść bliżej, bardziej na środek no i pociągnąć z tyłu tę ściankę, która później oczywiście jako drewno opałowe ma być do wykorzystania. No, a w ogrodzie warzywnym dynie, tak jak w zeszłym roku, te dynie poradziły sobie z ślimakami. Znaczy ślimaki nie jedzą tych całych roślin ogromnych. Niszczą kwiaty, niszczą tam zalążki owoców, ale mimo tego w zeszłym roku sporo dyń mi urosło, wyrosło. Obroniło się przed ślimakami. No i tak, no była klęska. Wszystkie sadzonki, selery, pory kapustne, wszystkie wschody ślimaki pożarły, może nawet część rzeczy nie powschodziła. No ale kukurydzy, ślimaki nie ruszają, więc kukurydzy będzie sporo. No i dynie. Już zaczynają mieć owoce.
I tak chodzę teraz, szukam inspiracji. O, to już całkiem konkretnej wielkości. Owoc. Tam następny widać. Następne. Więc pozwalam tej dyni się tak tutaj rozprzestrzeniać. No i niech chociaż mam dynię. I w tym roku mam mocne postanowienie, że jak one już będą większe, to sukcesywnie, żeby je ścinać, zbierać i w kawałki do zamrażarki. W zeszłym roku niestety włożyłem tylko do piwnicy ziemnej, nie wykorzystałem ich i większość mi się zmarnowało. Nie miałem do tej pory tradycji jedzenia dyni. Moi rodzice nic z dyni nie robili. Ale dobrze czuję. Coś potrzebuję z dyni wynaleźć sobie. No a tu całkiem konkretna ilość roślin kukurydzy. Może nie zeżry ich nic większego. Ogrodzenie już jest naprawione. Sarny dzikie, jakieś większe zwierzęta już mają mocno ograniczony dostęp do tej przestrzeni. Tak więc kukurydzy też jest szansa mieć całkiem konkretną ilość w tym roku. To takie bieżące migawki. O, widzę też buraki wcześniej obżarte zupełnie przez te, chciałem powiedzieć kozy, przez te sarny prawdopodobnie, ale troszkę buraczków tutaj z tej grządki będzie, jakieś kawałki liści widać mają. No i konsekwentnie w przyszłym roku znowu kolejne próby podejmę, żeby coś w ogrodzie warzywnym mieć.